Siema, witajcie. W dzisiejszym filmie tematyka mniej związana z majsterkowaniem, a bardziej z gospodarstwem domowym. A właściwie z budżetem gospodarstwa domowego, którym jednym z głównych kosztów są koszty mieszkania, są koszty utrzymania domu. Czy to jednorodzinnego, czy to jakiegoś mieszkania, czy tam jakiegokolwiek innego miejsca, w którym zamieszkujemy. O czym będę mówił? A mianowicie o tym, co mnie skłoniło do wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym na instalację zasilaną gazem. Do tej pory ogrzewałem dom, a także ciepłą wodę za pomocą kotła na paliwo stałe, kocioł marki Ogniwo z 2004 roku, a więc 17-letni piec, mamy 2021, 17-letni piec, który wyglądał tak i kotłownia wyglądała tak. Wchodzimy sobie do kotłowni, tak to wygląda. Tutaj zawsze było drzewo, na dole był węgiel. Oczywiście drzewo u góry, jak najdalej od pieca. No i węgiel, wiadomo, tam tak łatwo się nie zajmie. Tak ze względu bezpieczeństwa. Jest niżej, jak widać, piec. Ogólnie mamy tutaj uskok. I tak brakuje tam poziomu, że tak powiem, do wylewki, która jest w pomieszczeniu obok, a więc i tak jeszcze trzeba byłoby nadlać. No i wiadomo, tutaj skoro schodzi się niżej, no to tu jeszcze więcej nadlać, żeby to wszystko wyrównać i zasypać tutaj oczywiście tą dziurę i stworzyć po prostu z tego normalne pomieszczenie, które będzie funkcjonalne, po prostu będzie pomieszczeniem razem z kotłownią, gdyż kotłownia gazowa, no wiadomo, jest czystą kotłownią. Nie ma kurzu, nie ma sadzy, nie ma popiołu, nie ma. Ogień otwarty jakiś tam jest może gdzieś, ale no ogólnie jest na pewno czyściejsza. No, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jutro panowie przychodzą, zaczynają działać, aby się tutaj wszystko dobrze złożyło. Piec dosyć mocno już wypracowany, ma swoje pęknięcia, ma swoje szczeliny, jest nieszczelny. Gdzieś tam próbowałem go i spawać, i uszczelniać. Ogólnie piec kwalifikujący się do wymiany, koniecznej wymiany. Cała kotłownia również, no jak to kotłownia na paliwo stałe, dosyć taka, że tak powiem, zanieczyszczona, no bo wiadomo, jak to węgiel, jak to drzewo, no niestety, ale musi się nakurzyć, nabrudzić, to jest oczywista oczywistość. Tego nie pominiemy. Teraz powiedzmy sobie, ile kosztuje ogrzewanie domu jednorodzinnego, przynajmniej w moim przypadku, ile mnie kosztowało ogrzewanie roczne domu jednorodzinnego, a także ogrzewanie ciepłej wody użytkowej, bo mamy sezon letni, przykładowo teraz, w którym trzeba było jakoś tą wodę ciepłą uzyskać, że tak powiem, i trzeba było po prostu zapalić w piecu, żeby mieć ciepłą wodę wieczorem na kąpanie. Trzeba było praktycznie codziennie, nie praktycznie, a codziennie zapalić w piecu. Powiedzmy sobie najpierw może o kosztach. Jakie mamy koszty, przynajmniej jakie ja mam koszty. Roczne koszty ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Weźmy sobie podzielny. Tu mamy no węgiel, no plus drzewo, a tu mamy gaz. Weźmy sobie, ile rocznie płacę za ogrzewanie domu. Dom jednorodzinny, projekt z 70-tych lat, gdzie parter jest magazynowy, że tak powiem, gospodarczy, a mieszka się u góry na piętrze, że tak powiem.
dom jeszcze nie jest ocieplony, w części jest ocieplony, ale jeszcze nie jest ocieplony, ocieplony jest strop, wełną 20, ocieplony jest ganek, mur zbudowany w technologii, pustak, przerwa, cegła, z tego co się orientuję przynajmniej. I jak to się rozkładało? Musiałem na sezon kupić minimum 3 tony węgla. Kupowałem węgiel lepszy tam z kopalni, które wydobywają węgiel bardziej wysokokaloryczny, więc te 1000 zł za tonę musiałem liczyć, potrzebowałem 3 tony. Czyli węgiel, największy koszt, 3 tony razy 1000 zł. 3000. Dobra. Teraz węgiel nie zapali się sam. Drogie. Węgiel nie zapali się sam. Do węgla potrzeba drzewo. Trzeba drzewo, które akurat ja posiadam, bo posiadam działki, przy których rosną drzewa. Posiadam nawet mały lasek. Akurat drzewo posiadam. Więc można powiedzieć, że kosztów zakupu drzewa nie musiałbym liczyć. Przynajmniej przez jeszcze najbliższe, powiedzmy tam 3-4 lata. Załóżmy, jeszcze by spokojnie mi tego drzewa wystarczyło. Aczkolwiek koszty jednak uzyskania surowca, czyli ścięcia drzewa, są jakieś, bo trzeba poświęcić na to czas, wiadomo. Ale policzmy tutaj po prostu tak, jak powinno być, czyli od A do Z drzewo. Na sezon zimowy, czyli tam powiedzmy te 6 miesięcy, no bo jednak ten sezon trochę trwa, potrzebowałbym 10 kubików drzewa, żeby ogrzać dom do tego węgla. 10 kubików drzewa, jeden kubik drzewa gotowy, taki pocięty w kawałki, w takie klocuszki, które można wkładać od razu do pieca, kosztuje gdzieś 200 zł. Gotowy 200 zł. A więc 10 kubików drzewo, 10 ku razy 200, 2000 zł. To jest nic, ponieważ jeszcze przychodził sezon letni, który musiałem ogrzać wodę ciepłą, tak? Wyprodukować wodę ciepłą, tak jak teraz mamy 25 stopni, to ja wieczorem musiałem lecieć do pieca, zapalić w piecu i oprócz tych 10 kubików jeszcze przynajmniej ze 3 kubiki drzewa potrzebowałem w okresie letnim na to, żeby ciepłą wodę zrobić. Także powiedzmy, że jeszcze do tych 2000 musiałbym doliczyć powiedzmy z 500 chociaż złotych na ogrzanie tej wody w lecie. Także już tu mamy dosyć spore koszty. Zobaczmy, 3000 plus 2000 plus powiedzmy te 500 zł, mamy 5500 zł. Już mamy kosztów 5500 rocznie. Oczywiście każdy powie, możesz sobie drzewo zrobić sam. Drzewo trzeba po pierwsze mieć na działce i trzeba go zrobić. Teraz czas, który trzeba poświęcić. Powiedzmy, gdyby tego drzewa i tych kosztów próbowalibyśmy uniknąć. Żeby ściąć, urobić 10 kubików drzewa, trzeba ściąć konkretne drzewo, przynajmniej jedno konkretne duże drzewo i trzeba mu poświęcić na samo ścięcie jednej osobie przynajmniej 8 godzin. Na ścięcie, pocięcie, przygotowanie konary i tak dalej, poplasterkowanie całego drzewa, przynajmniej 8 godzin. Czyli zróbmy sobie tutaj osobno drzewo. Policzmy sobie, ile powiedzmy to roboczo godzin będzie kosztować, no bo roboczo godziny są przeliczalne na pieniądze. Można zamiast produkować drzewo iść sobie do pracy jakiejś i sobie zarobić. Przykładowo albo stworzyć jakiś projekt, albo coś sobie wybudować, albo coś zrobić innego, nie poświęcając czas na przygotowanie tego drzewa, tak? Dlatego mamy tu koszty, możemy je uniknąć, ale poświęcając na to swoje robocze godziny. Wiadomo. Drzewo, 8 godzin na samo ścięcie. 10 kubików drzewa, jedna osoba na pewno by woziła przynajmniej 8 godzin samo wożenie tego drzewa. Teraz trzeba go porąbać, pochlastać, pociąć na mniejsze kawałki i, że tak powiem, przygotować do rąbania. No w 8 godzin wątpię byśmy się wyrobili. Mi się wydaje, że dwie dniówki tu trzeba leciutko policzyć na przygotowanie tego drzewa,
na, do rąbania, powiedzmy. Potem jeszcze rąbanie. Liczę 8 godzin tylko, ja mam jakieś tam doświadczenie, naprawdę w życiu zrobiłem dużo drzewa, dużo urobiłem kubików drzewa, jakieś tam doświadczenie mam. Pewnie by mi to zajęło z 8 godzin, by było porąbane. Wszystko mam, sprzęt porządny. Następnie, drzewo, jak potniemy, porąbiemy, trzeba wysuszyć. Ono musi sezonować. Drzewo nie możemy wsadzić mokrego do pieca, a więc albo musimy go ustawić gdzieś, bo przeważnie nie mamy miejsca, wiadomo, nie zostawimy drzewa gdzieś tam na środku podwórka na kupie, tylko gdzieś go musimy ułożyć, ustawić, gdzie będzie sobie schło i będzie leżakować, będzie, że tak powiem, sezonować, a więc trzeba go przerzucić prawdopodobnie, chyba że ktoś ma miejsce, to może zostawić w tym miejscu, gdzie sobie go przywiózł w zimie, jak sobie go ściął. Albo musimy go przerzucić, a potem ponownie wrzucić do miejsca, w którym będzie leżeć przez tą, powiedzmy, zimę. Będziemy go systematycznie zwozić do kotłowni, bo w kotłowni nawet no, nie jest bezpiecznie mieć zbyt dużo opału. Czyli musimy drzewo poukładać i zwieźć w miejsce, gdzie będzie składowane na okres zimy, a potem z miejsca składowania do kotłowni. A więc mamy trzykrotność, praktycznie trzykrotność przerzucania tego drzewa. Nie wiem, ile policzyć czasu, ale 15 godzin chyba można policzyć. Zobaczcie, ile tu bije, jak to biją robocze godziny. 8, 8, 16, 8, 15. Już mamy 31, 40, 50, 60 godzin. Spokojnie nam wyjdzie na przygotowanie drzewa. 30, 24, no 50 tam, 5 wyszło. 60 godzin można policzyć na przygotowanie drzewa. Możemy tutaj oczywiście sobie to jakoś kupić, nie? Ale możemy skorzystać z własnej siły roboczej, ale trzeba poświęcić. 60 godzin to jest takie, moim zdaniem, minimum przy dobrym doświadczeniu. Jak się ma doświadczenie w przygotowywaniu drzewa, no to myślę, że tam 60 godzin by się uminęło. Teraz mamy kolejne koszty. Drzewa, palenie, opalanie węglem i drzewem. Kolejne koszty czasowe, o których wiele ludzi nie wspomina, wiele ludzi w ogóle nie bierze ich pod uwagę, ponieważ uważano, że takie są koszty życia, trzeba poświęcić ten czas. A się mylą, ponieważ tego czasu, jak zobaczycie później, poświęcić nie trzeba. Zapalimy w piecu. Zapalenie w piecu to nie jest koniec, to jest tylko początek. A więc powiedzmy, że codziennie zapalenie w piecu zajmuje 10 minut. 10 minut. Teraz trzeba wywalić popiół. Przecież jak się nam wypali, to nie codziennie, ale co drugi, co trzeci dzień trzeba wyciągnąć popiół. A więc powiedzmy, że do 10 minut doliczymy 5 minut codziennie na popiół. No bo to wiadomo, nie zajmuje 5 minut, zajmuje to więcej, ale nie robimy tego codziennie. No to 5 minut. Popiół. Teraz trzeba raz przynajmniej w roku wyczyścić komin. Komin, tam się zbiera sadza, zbiera się taki ten, 2 godziny minimum trzeba poświęcić. Plus powiedzmy 4-5 razy w roku robiłem coś takiego, że wyciągałem, otwierałem górne drzwiczki, czyściłem cały komin, cały piec. Czyściłem te żeberka i tak dalej. Zajmowało to też przynajmniej tam z 1,5 godziny. Za 4 godziny łącznie trzeba poświęcić w ciągu roku, powiedzmy, na te, że tak powiem, konserwację tego pieca. A więc też trzeba policzyć, powiedzmy, 5 minut, bo tam jeszcze dochodzą różne inne rzeczy. Plus wożenie węgla dziennie, powiedzmy, też 5 minut. Bo wiadomo, nie wożymy węgla, nie wozimy codziennie, ale wozimy go, ja przynajmniej mam tak, że mogę sobie wwieźć do kotłowni z 5-4 taczki. No to też zajmuje, powiedzmy, z pół godziny, ale nie robi się tego codziennie, ale w rozłożeniu na dzień jeden zajmuje parę minut po prostu, nie? Popiół, z popiołem trzeba coś zrobić, tak? Mamy popiół, wywalamy go gdzieś na kupę, trzeba go potem jeszcze przerzucić, wywieźć albo gdzieś, nie wiem. Co kto tam robi z popiołem, no w jakiś sposób trzeba się go pozbyć, więc też trzeba doliczyć kolejny czas. Już tam powiedzmy, że jest wliczony, a więc 10, 25,
Powiedzmy, że jeszcze tam te 5 minut doliczymy na te popioły i to usuwanie tych wszelkich popiołów. Doliczmy jeszcze czas na sprzątanie kotłowni i pomieszczeń obok, ponieważ przy paleniu paliwem stałym, no jednak się kurzy. No nie unikniemy tego, kurzy się wszędzie, kurzy się we wszystkich pomieszczeniach obok. A więc można jeszcze doliczyć czas kolejny, który trzeba poświęcić na to, żeby uporządkować pomieszczenie i uporządkować pomieszczenia obok kotłowni na paliwo stałe. A więc mamy 30 minut codziennie trzeba poświęcić, bo jeszcze trzeba do pieca chodzić, podkładać i tak dalej. Myślę, że spokojnie 30 minut codziennie możemy doliczyć do opalania się węglem i drzewem. To są koszty czasowe, których, że tak powiem, nikt nie liczy, ale one są. One są, ponieważ można w te 30 minut zrobić coś innego. Można zrobić jakiś projekt. Można, na przykład ktoś naprawia laptopy, może sobie ktoś wziąć laptop i te pół godziny poświęcić na to, żeby go naprawić i zarobić pieniądze, żeby wykorzystać ten czas. Nie na to, żebyśmy mieli ciepłą wodę i ciepło w domu. Teraz gaz. W związku z tym, że mój piec miał 17 lat, musiałem coś zrobić, wymienić go. Więc kupiłem po prostu, założyłem całą instalację nową, grzejniki nowe, rurki nowe, kupiłem piec gazowy nowy z gwarancją, do tego zasobnik wody, wszystko jest z gwarancją, tak powiem. I co mamy w gazie? Mamy koszt gazu na poziomie 1,73 bodajże za metr sześcienny gazu. Tyle mi tam liczą, z tego co kojarzę, czy ileś tam. Kosztów czasowych przy gazie nie mam, bo po prostu nie ma żadnych. Wciskasz przycisk raz na, nie wiem, tam 2 czy 3 miesiące. Zrobić trzeba jakieś tam czyszczenie czy coś, w sensie program. On chyba nawet z automatu robi, więc kosztów czasowych przy ogrzewaniu wody ciepłej i ogrzewaniu domu nie ma żadnych. A więc mamy wszystko to, co tu jest związane, co tu jest napisane. Mamy wszystkie te, całe te koszty dla siebie. Znaczy zaoszczędzone, że tak powiem, koszty czasowe. One są przeliczone, da się je przeliczyć w każdym razie na pieniądze. Mamy węgiel, policzmy tylko koszty opalania, tak? Czyli tego koszty paliwa. 3000 plus 2000, powiedzmy jest 5500 zł. Zrobiłem tak, że zrobiłem sobie ratę, prognozę na poziomie 450 zł na miesiąc. Będę płacił co miesiąc, już instalacja jest wykonana. Zaraz zobaczycie jeszcze, jak wygląda piec, jak wygląda zasobnik. Instalacja już jest wykonana i mamy lipiec. I pomimo tego, że gazu jeszcze nie zużywam zupełnie tylko na ogrzewanie domu, tylko zużywam na ogrzewanie wody, płacę sobie już od dzisiaj 450 zł co miesiąc po to, żeby nadpłacić na okres zimowy, gdzie tego zużycia gazu będzie znacznie więcej. A więc w roku, 12 miesięcy, uzbieram 4500, to jest 10, powiedzmy te 5350 zł wyjdzie. Płacąc co miesiąc 450 zł. Czyli mam to samo praktycznie co i tu. Jeśli chodzi o koszty. Praktycznie to samo. Plus jestem do przodu o te koszty, bo te koszty pojawiają się niezależnie. Te koszty dodatkowe, które pojawiają się, koszty czasowe, które pojawiają się przy opalaniu węglem i drzewem. A więc zobaczymy jeszcze, jak to oczywiście wyjdzie, tak? Bo pojawią się kolejne firmy, których poinformuję, jak mnie to wyszło, czy zmieściłem się w tych 450 zł, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Jak ta instalacja będzie wychodzić finansowo, rachunek ekonomiczny, jak się rozłoży. Oczywiście o tym poinformuję, będzie kolejny film, czy to, że tak powiem, zagrało, czy nie. W każdym razie ustawiłem sobie prognozę na poziomie 450 zł i nie interesuje mnie praktycznie nic. Zainwestowałem oczywiście 30 tysięcy złotych w instalację gazową, całą, razem z grzejnikami.
z czego uzyskam 60% dofinansowania, a więc powiedzmy, że zapłacę za nią 14 tysięcy złotych. Także tak to wygląda. Tyle wydam, zyskuję mnóstwo przede wszystkim czasu, który jest dla mnie przeliczny, który jestem w stanie sobie przeliczyć, bo jestem w stanie sobie zorganizować swój czas osobisty tak, że go korzystnie, że tak powiem, realizuję. Będą kolejne filmy, jeszcze zobaczcie sobie, jak wygląda teraz ten piec. Będą kolejne filmy, w których właśnie poinformuję, jak ten rachunek ekonomiczny, że tak powiem, się sprawdził i czy to zagrało mi. Także na tyle dzisiaj. To są powody, dla których zdecydowałem się na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na instalację zasilaną gazem. Teraz czekamy na efekty. Ja już czuję po swoim czasie, że mam więcej czasu na inne rzeczy i że nie muszę myśleć o takich rzeczach jak zapalanie w piecu, jak przygotowanie drzewa, jak przywiezienie drzewa, jak sprzątanie pomieszczeń, jak wywalanie popiołu i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę też myśleć o tym, co będę palił, czym będę palił w zimie. Teraz by leżała tam kubka węgla, bo tak gdzieś sierpień, lipiec kupowałem węgiel. Leżałoby tam 3 tony węgla, które trzeba byłoby wrzucić gdzieś, potem z powrotem przemieścić do kotłowni i tak dalej, pokruszyć, bo kupowałem kostkę grubą, pokruszyć i wszystko cały czas zajmowało czas, jeszcze raz czas, który jest bardzo cenny, przynajmniej dla mnie. Czekamy na kolejny film. Łapka w górę, jeśli się podobało. Do następnego. Hej. Tak oto to wygląda po zamontowaniu. To jest piec. Tu mamy zasobnik wody. No i wszystko na miedzi zrobione. Tutaj jak widać mam niżej. Dlatego też uspawałem taki podest roboczy, który zostanie po prostu zalany tutaj potąd betonem, wylewką, gdyż tutaj tak po prostu wyjdzie poziom. Mniej więcej na takiej wysokości, przynajmniej tak mi się wydaje, powinien wyjść poziom. I to zostanie już zalane, zostanie to już na zawsze tam. Z tego względu właśnie zrobiłem ten podest, że nie miałem czasu w międzyczasie, jak piec został wymontowany, nie miałem czasu po prostu tego tutaj zasypać czy zalać betonem, gdyż to jednak wymagałoby poświęcenia przynajmniej no tam 2 dni roboczych na pewno, a może i nawet dłużej. Stąd też zdecydowałem się uspawać taki stojak. No. Gdy zostanie tutaj zrobiona wylewka, no po prostu powstanie nam czyste pomieszczenie wyłożone prawdopodobnie będzie płytkami, w które będzie można po prostu zagospodarować na jakąś, nie wiem, czy to jakiś tam spiżarnię, magazynek czy coś innego. Pełnowartościowe pomieszczenie właściwie będzie. Dobra, to by było na tyle. Gdzieś myślę, że przy grudniu, bliżej zimy, pojawi się film podsumowujący mniej więcej koszty, jak to się rozkłada finansowo. Trzymajcie się, łapka w górę, do następnego. Hej.